Dzień dobry Państwu. Zakończyliśmy spotkanie, posiedzenie Rady do spraw rozwoju, strategicznego rozwoju. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia była dyskusja na temat Centralnego Portu Lotniczego. W dyskusji brali udział członkowie Rady i goście zaproszeni oraz, no niestety nie brali udziału, zaproszeni goście, przedstawiciele rządu. Prosiliśmy przedstawicieli ministra finansów, ministra infrastruktury, również przedstawicieli instytucji, spółek, które bezpośrednio realizują te inwestycje. Niestety nie dało rady, ale patrzymy na to bardzo pozytywnie w kategoriach takich, że takie spotkania, mam nadzieję, że w przyszłości będą możliwe. W trakcie dyskusji rozmawialiśmy na temat sytuacji, jaka jest w tej chwili w porcie, na jakim etapie jest projekt inwestycyjny. No i oczywiście dyskutowaliśmy na temat konieczności realizacji tego projektu inwestycyjnego. Wśród uczestników byli przedstawiciele, wśród gości zaproszonych byli przedstawiciele biznesu również, gdzie jak gdyby wypowiadano się na temat tego, jak to biznes, duży biznes widzi w Polsce. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj świat jest w trakcie potężnych zmian. Kwestie transportu to jest bardzo ważny element konkurencyjności gospodarki. Bez dobrze funkcjonującego tego nerwu gospodarki, jaki jest transport, w tym wypadku transport lotniczy, będzie nam bardzo trudno polskim przedsiębiorcom zachować konkurencyjność. Tak? Dlatego też jak gdyby tutaj ze strony przedsiębiorców mamy bardzo takie pozytywne oddziaływanie, pozytywne reakcje w kategoriach takich, że była dyskusja, były pokazywane liczby wyliczenia, że ten projekt jest projektem, który powinien być realizowany. Ale projekt szerszy, czy ten, czy państwo projekt w formule, który został jak gdyby zaakceptowany i który z punktu widzenia formalno-prawnego dzisiaj dalej funkcjonuje, tak? On jakby nie został w żaden sposób przez decydentów, czyli przez rząd zatrzymany, on jest realizowany. Tylko rząd przedstawił nowe plany, jak państwo oceniają te nowe plany? Tylko to są plany deklaracyjne, natomiast one nie zostały przyjęte. Członkowie rady i też jak gdyby osoby, które uczestniczyły w trakcie posiedzeń, odnosiły się do tego w sposób absolutny taki, że ten projekt powinien być realizowany w formule pełnej. On daje jak gdyby pełne poczucie jak gdyby efektów, tak? Zmiana, która być może jakieś zmiany są, one powinny być wytłumaczone z powodu jakiego te zmiany są, tak? Czyli jak gdyby powód i koszty jak gdyby tych zmian i też powinno być to przełożone na przychody przyszłe, tak? Jak wiemy, każdy projekt powinien być oceniany z punktu widzenia ekonomicznego na bazie zwrotu z inwestycji, tak? Taki podstawowy wskaźnik to jest IRR, wewnętrzna stopa zwrotu, prawda? Pytanie, jak to jest po tych zmianach, czy to się zmienia, czy nie? W tej chwili nie mamy takiej informacji. Natomiast absolutnie ten projekt powinien być realizowany według modelu, który został przyjęty i na dzisiaj jak gdyby jest w trakcie realizacji. On nie, jeszcze raz powiem, nie został zatrzymany w ogóle, tak? On ma opóźnienia prawdopodobnie w tej chwili, ale nie mamy takiej informacji. No niestety nie było nikogo, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie. A dlaczego przedstawiciele właśnie rządu się nie pojawili? Jak odpowiedź państwo usłyszeli? Znaczy, powiem tak, że no nie było. Zapraszaliśmy przedstawicieli różnych właśnie tych instytucji odpowiedzialnych bezpośrednio bądź pośrednio za ten projekt. Niestety nie było obecnych tych przedstawicieli, nie było podanych powodów. Jeśli chodzi o ten projekt, który rząd zaprezentował, te zmiany, to oni, przedstawiciele rządu uzasadniali, że przede wszystkim na przykład kolej się zmieni, że będzie bardziej efektywna, że nie to nie szprychy, tylko połączenia, szybkie połączenia między miastami. Znaczy ten projekt według dyskusji, które mieliśmy, on jest komplementarny w swoim, tak? I jak gdyby odłożenie jakichkolwiek elementów z tego projektu powoduje, że tak naprawdę on jest inny i nie spełnia swoich przesłanek pierwotnych. A stać na taki duży projekt? Państwa zdaniem? Ja uważam, że on jest niezbędny, tak? Jak sobie popatrzymy na to, co się działo w innych krajach, nie wiem, no choćby projekt, który był realizowany w przeszłości w Turcji, prawda, budowa lotniska dużego, zresztą też, czy to, co się dzieje w tej chwili, prawda, na Węgrzech. Wszędzie w świecie, jak gdyby, państwa, które mają dobrą sytuację gospodarczą, Korea Południowa, to jest podstawowy element. Bez sytuacji, gdzie mamy właściwie rozwiązany problem komunikacyjny, czyli bez tego podstawowego nerwu gospodarki nie ma możliwości dobrego wzrostu gospodarczego. Nie wiem, może ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Pytanie jakieś. To są
osoby, które uczestniczyły, Państwo uczestniczyli w dyskusji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przedmiotem Rady nie były nowe plany rządu, ponieważ nie są one jak dotąd w żaden sposób sformalizowane. Nic poza prezentacją nie zostało zmienione w formie rządowych dokumentów strategicznych. Dlatego jedynym programem CPK, który jak dotąd istnieje i obowiązuje, jest program CPK, który został przyjęty pod koniec ostatniego roku. I uważamy, że Centralny Port Komunikacyjny potrzebuje bardzo pogłębionej debaty eksperckiej, potrzebuje spokojnej rozmowy opartej na liczbach i na danych, a nie na emocjach, ale żeby tak było, musimy mieć możliwość albo rozmowy z ekspertami, w szczególności ekspertami strony rządowej, albo pracować na jakimś wspólnym materiale źródłowym, na wspólnych dokumentach, wspólnych wyliczeniach. Tego jak dotąd nie ma. Dlatego bazujemy na tym, co zostało opublikowane, co wynika ze śniadań prasowych, konferencji prasowych, a nie na materiałach źródłowych, ponieważ tutaj nie ma takiego materiału. Wydaje się, że znakomitym sposobem na stworzenie tej wspólnej platformy są spotkania właśnie Rady Rozwoju. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Małgorzata Podrecka. Mam przyjemność przedstawić dzisiaj stanowisko Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych, czyli polskiego biznesu. Myśmy z dużą satysfakcją przyjęli decyzję rządu, informację rządu o tym, że projekt będzie realizowany. Uważamy, że jest to projekt o znaczeniu strategicznym, to mało powiedziane, jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym dla rozwoju Polski. Dlatego też bardzo ważne jest, aby beneficjentem tego projektu była cała Polska. Ważne jest, ażeby polskie przedsiębiorstwa miały możliwość uczestniczenia w przetargach na realizację kolejnych przeróżnych etapów projektu. Mamy nadzieję, że będzie bardzo dobry dialog pomiędzy ośrodkami decyzyjnymi w Polsce i wszystkimi zainteresowanymi grupami społecznymi. Jest ich bardzo dużo, bo to jest biznes, to są samorządowcy, to są oczywiście pasażerowie, a więc obywatele. I w związku z tym liczymy na to, że ten projekt wejdzie w fazę realizacji niedługo, niezwłocznie i ten proces inwestycyjny będzie następował bardzo transparentnie. Opinia publiczna i także biznes będzie informowany o tym, co się wydarzyło, co się ma wydarzyć, jak szybko i sprawnie to postępuje. To bardzo ważne dla nas. Jak Państwo chcą przekonać rząd właśnie, żeby realizował tamten projekt, skoro rząd tamtego projektu nie chce? Ja nie wiem, czy my chcemy przekonywać rząd, czy my możemy jako biznes przekonywać rząd, jaki projekt powinien realizować. Natomiast wierzę w to, że jeżeli są rozbieżności w tym, co rząd przedstawił, a co było wstępnie przedstawiane i oczywiście one są, to myślę, że są też obszary do dyskusji, gdzie być może można spowodować, że większa część Polski będzie objęta tym projektem. To chyba trzeba po prostu rozmawiać o tym. Mówimy tutaj o elemencie ekonomicznym, ale każdy projekt ma również inny element. Myślę, że warto, żeby pan generał powiedział dwa słowa na temat kwestii bezpieczeństwa, bo to jest jak gdyby coś, co też kosztuje i co jest bardzo ważnym elementem, poza jak gdyby elementami ekonomii. Szanowni Państwo, stoimy. Generał Brygady Rezerwy, pilot Dariusz Broński, ostatni szef szkolenia wojsk lądowych, a całe życie piloty śmigłowców bojowych. Szanowni Państwo, stoimy wobec faktu nieuchronności posiadania Centralnego Portu Komunikacyjnego i niezależnie od tego, jak byśmy go nie nazywali i kto go finalnie dokończy. Stoimy wobec faktu wykonania zobowiązań sojuszniczych, pod którymi podpisali się wszyscy najważniejsi decydenci w państwie przez szereg lat. Artykuł 3, który mówi mniej więcej o tym, że wszystkie państwa razem i każde z osobna ma być przygotowane do obrony, do odparcia agresji przeciwnika i mówiąc już ogólnie do obrony, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo własnemu społeczeństwu. I ta nieuchronność, ona będzie polegała na tym, że
ten hub, który jest bardzo potrzebny Polsce, ponieważ wojsko będzie dbało o bezpieczeństwo, będzie dbało o zapewnienie mobilności zarówno w procesie odstraszania, jak i również w procesie obronnym, ale i również ofensywnym, jeżeli do tego dojdzie i jeżeli będzie taka potrzeba. Ten właśnie projekt, on musi powstać i on powstanie, czy to się komuś podoba, czy nie. Dlatego tak radykalnie o tym dzisiaj mówię, bo utarczki i różnego rodzaju słowa, które padają z lewej, z prawej czy z którejkolwiek strony, one w zasadzie nie służą zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa naszego społeczeństwa polskiego. W związku z czym wojsko we wszystkich strategicznych projektach bierze udział. I w tym projekcie również nie tylko jest konsultowany, ale aktywnie bierze w nim wielkie udziały zarówno ze strony Polski, jak i sojuszników, czy to NATO, czy Unii Europejskiej. Członkowie Rady na posiedzeniu wysłuchali jako gości zaproszonych stowarzyszenie, które zajmuje się inicjatywą ustawodawczą w zakresie CPK. Bardzo proszę pana prezesa o dwa słowa w komentarzu. Dzień dobry państwu. Michał Czernik, jestem wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Tak dla CPK. Dziękujemy tutaj państwu z Kancelarii Prezydenta za zaproszenie na Radę. Mieliśmy okazję przedstawić projekt naszej ustawy. Nasze stowarzyszenie powstało jako organizacja ruchu społecznego, która jakby powstała na skutek działań, które państwo obserwujecie w sferze internetowej, na Twitterze, na Facebooku przez ostatnie kilka miesięcy. Ruchu społecznego osób, którym po prostu chciały zaznaczyć swoje poparcie dla projektu CPK i chciały powalczyć o jego realizację. I mamy już około 6 tysięcy członków, osób chętnych, które zapisały się do stowarzyszenia. Postanowiliśmy wyjść z inicjatywą, które jako stowarzyszenia polityczne, ta inicjatywa nie jest skierowana przeciwko nikomu, przeciwko rządowi czy którejkolwiek stronie walki politycznej. Chcemy po prostu zbierać podpisy pod ustawą, która zapewni, że projekt CPK będzie realizowany. Że będzie on realizowany w takiej wersji, w której ma sens ekonomiczny, w której ma sens dla całej Polski, dla również tych miejsc, które nie są wielkimi miastami, ale który będzie realizowany w taki sposób, żeby społeczeństwo wiedziało, gdzie jesteśmy, czy rzeczywiście budujemy, jakie postępy prac zostały uczynione. I stąd nasza inicjatywa, inicjatywa ustawy Tak dla CPK, pod którą w tej chwili jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zbieramy podpisy. Zachęcamy wszystkich państwa do przyłączenia się i zbierania podpisów i popierania projektu CPK. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to spotkanie dzisiaj było w grupie ekspertów, w grupie członków Rady. Nie było przedstawicieli rządu, ale absolutnie nie zrażamy się tym. Zapraszamy wszystkie struktury państwa, które mają wiedzę i leży im los tego projektu, do tego, żebyśmy wspólnie pracowali. Jesteśmy w Pałacu Prezydenta, w głowie państwa. Wydaje się, że pewne elementy, takie podstawowe projekty, które mają charakter ponad podziałami, one powinny być w taki sposób realizowane. Rada absolutnie jest otwarta, będzie chciała gdyby dalej rozmawiać z wszystkimi strukturami państwa, które są zainteresowane inwestycjami istotnymi, które decydują tak naprawdę o sytuacji, przyszłej sytuacji gospodarczej państwa polskiego. Dziękuję bardzo.